Mężczyzna zapytał kobietę. Jakiego rodzaju mężczyzny szukasz? Była cicho na chwilę przed tym, jak spojrzała w jego oczy i zapytała. Czy naprawdę chcesz wiedzieć? Odpowiedział, że tak. Zaczęła mówić. Jestem kobietą na tym etapie, aby nie prosić faceta o to, czego nie mogę zrobić sama dla siebie. Płacę sama rachunki. Sama zajmuję się moim domem bez pomocy mężczyzny. Mogę zapytać ciebie, co ty możesz wnieść w moje życie? Mężczyzna popatrzył na nią i pomyślał, może myśli o pieniądzach. Ona, czując o tym, co pomyślał, odpowiedziała. Nie mówię o pieniądzach. Potrzebuję czegoś więcej. Potrzebuję mężczyzny, który zachowuje równowagę na wszystkich płaszczyznach życia. Szukam mężczyzny, który walczy o przekroczenie swoich słabości, z którym mogę porozmawiać i który sprawi, że ja też stanę się coraz lepsza. Nie potrzebuję kogoś, kto jest prosty i niedojrzały. Chcę kogoś, kogo będę podziwiać. Potrzebuję kogoś na tyle wrażliwego, żeby mnie zrozumiał, przez co przechodzę jako kobieta. Żeby był wystarczająco silny i dał mi radość i nie pozwolił mi upaść. Kogoś, kto umie mnie przytulić tak mocno, że wszystkie obawy znikną. Mężczyzna, który podzieli moje milczenie i zrozumie moją historię. Kogoś, kto pomoże mi się uleczyć i ponownie zaufać. Szukam kogoś, komu mogę zawierzyć. Niech mnie szanuje jako swoją partnerkę i najlepszą przyjaciółkę. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę w równych dla siebie proporcjach, aby nawzajem się wspierać. Nie mogę pomóc mężczyźnie, który nie może pomóc sam sobie. Szukam mężczyzny z dobrymi uczuciami, bo on pozna te...